Ten ty jesteś za mną po lewej, tak? Proszę zgłaszać gotowość. Wszewi 1. Wszewi 1 cały gotowy. Przyjąłem. Wszewi 2 również gotowy i pod lotem do pasa, by sobie Dante weźcie tutaj w prawo, tak jakby za nas, żebyśmy jedni przed drugich gdzieś tam nie wkołowywali, a my sobie tu po prostu i w prawo pokołujemy. Żebyście za nami zajęli miejsce na pasie. Przyjąłem, my sobie jakby w lewo zawrócimy i za waszymi ogonami wyjedziemy na pas, a wy tutaj przed wami w prawo, tak? Tak, tak, wy za nami tam na koniec tak jakby pasa. Prawie że, a my tu w połowie, tak jakby pasa, nie? Przyjąłem, wykonuję. Panowie, do góry lekko w lewo zawracamy i za ich ogonami wychodzimy na pas, ja podnoszę. Możecie w prawo, nie musicie za nami, tak żeby ten, mieć w prawo bezpieczniej, ale jak już tak zrobiliście, to... Dobra, Chevy 2, kołujemy w kolejności orzeł, trup, robo, krzycho, na parze ustawiamy się dwie pary, orzeł, trup i robo, krzycho. I kołujemy. Pan te zwolni, bo tam jeszcze jadą, dopiero ten mieliśmy ostatniego. Ja widzę to, jak wjeżdżają na pas, ja po prostu przed nimi zatrzymam się przed wejściem, czy tak? Okej. Jaki był ten, no, góra Magic? 242500. Chevy 1 na pasie, za wami czekamy. Dobra, panowie, tak jak wszyscy gotowi, podnosimy
startujemy. I rozpędzam. Ja gaszę nawi, zostaje tylko na antypowizyjnym. Niż te 70-80 węzłów. Jakim cudem, jak je usunąłem? Prędkość, na razie wam tam Dante pasuje. Jak coś, to mów. Na razie jesteśmy z wami, tam Geno na chwileczkę musi zwolnić, bo rakiety musi zgubić. Dzięki za info. Rozładowywałem je, wiesz, żeby było dobrze, ale się niestety nie udało. Jesteście blisko, czy jakoś dzwonić mają? W tej chwili około 100 węzłów, 90 parę. Dojdziecie nas powoli, czy mają dzwonić? Zobaczymy, czy się to uda. Dobra, mamy całą zatokę, żeby ich zadzwonić. Oni widzę, zapalniają chyba troszkę.
ma światło włączone z przodu. Co mi się wydaje, to trochę nie w tą stronę lecą, ale spoko. No, a mamy 28, a oni dalej skręcają. A teraz lecą znowu za daleko w prawo. Unikają torped. Lećmy prosto, to ich dojdziemy szybciej, wiesz? No tak moim zdaniem chyba prawie 20. Zaczynam się szkrabać do tamtego, na prawo.
61, 62 na pozycji, w końcu. Cieszy mnie to niezmiernie. Moja radość już teraz osiągnęła szczyt. Prędkość 95 lata. Dzięki. Panowie, jak tam w ugrupowaniu? Po kolei zgłaszać. Szef jeden jest w komplecie za wami cały czas. No, dzięki, przyjąłem. Kanał trzeci. Kanał trzeci. Właśnie zmienia częstotliwość. Uważaj, robo, robo, robo. Kurwa, prawie w wodę wyjebał.
Nie, myślę, że nad morzem to nawet nie patrzy na to za bardzo. Nad lądem zaczniemy obniżać. Jak będziemy wchodzili na ląd, gaszę wszystkie światełka i strzelców przyłączam na hot. Wam też zalecam. Tali Bandit, Pumping Bandit 180. Medzi Borwana. 4-6. Borwan, anchored current position. Borwan. Springfield 2, ty nie bardzo na kogo masz pompować? Przed tobą są tylko loty AG. Ja pompuję, bo się nie wystawię teraz na hot, bo spadnę. Muszę spierdalać. Fortu, przesuwamy się na wybrzeże. Springfield 1, Green Vector na własne same 120. Bor 1, Green Vector 120. 120, Fortu. Podaj bra do tych migów, Magic. Springfield 1, najbliższe 320, 15 mil. Przejdą kolt zawiadą. Fort 1, Danfield 1. Fort 1, Magnum. Go ahead, Danfield. Danfield, my się zbliżamy dopiero do punktu kapa. Rozumiem, jak słyszę, że w tym momencie wykonujecie zadanie. Negatyw, straciłem prowadzącego, jestem sam, walczę z dwoma SA-6, dopiero odpaliłem do pierwszej. Enfield 1, Magic, kontynuujcie jeszcze w aktualnym kierunku, bo przed wami jest Chevy, którego macie chronić. Springfield 1-1, nadal tu szybko masz na ogonie. Najbliższy 11 mil. Poniżej, tak? 23 tysiące. Nie mogę się odwrócić. Przyjął, on idzie w górę, już ma 25. Borwan Magic. Aktualnym kursem 40 mil jest bateria naszych samów, tam się schowajcie. Green Vector Magic, Springfield 1. Springfield 1, 125. Copy, 125. Ford 2, fly 090. Ford 2, view, 90.
Magic Chevy 2 i w naszym pierwszym waypointcie i oczekujemy na wiadomość od Colta 2 o możliwości kontynuacji zadania. Na kopy oczekujcie. Springfield 1-1, 7 mil na twojej szóstej. Dobra panowie, tu kręcimy orbitki. Przyjąłem. Do całości. Niedobrze. Idziemy za nimi. Springfield 1-1, ja widzę twoją prędkość 930, on ma 110. Chevy 1 za wami. Znaczy 1100 w sensie. Rozpędzam się. Jego wysokość? No... Marshall, Enfield 2, after takeoff, go cap position. Enfield, break, break. Springfield 1, twoja wysokość 25 tysięcy, zwolnił do 700. Copy. Wydaje się, że odpuszcza. Springfield leć 120. Skręcam na 120, powoli. Talin mam na niego, ale nie mogę się odwrócić, jest za blisko. A myśmy Dante już się uzbroili. Dobrze, możesz już dzwonić. On poszedł w Colda, zanim jeszcze jest drugi, jest w Hocie, jest wolniej od ciebie i ma jest 25 mil. Uzbroi mi się linią brzegową, tutaj i tak karabiny się działają. Forwant co Magdum? No, my swoje po prostu uzbrojenie głównie włączyliśmy, nie? Rakiety i działka. Okej, ja na razie nie chcę otwierać drzwi, nie chcę robić hałasu. Wyjdziemy na brzeg, nie? Rozumiem, to już pod twoje dowodzenie, wasze uzbrojenie. Orzeł, a co sądzisz o tym, żebyśmy im wszystko powoli szli do tego brzegu, bo nam to zajmie jeszcze co najmniej ze 20 minut. Jak on potem zgłosi za 20 minut, że możemy dolecieć, to będziemy... Sprint 1 Magic, drugi kontakt też zawraca, idą razem. No możemy troszkę podlecieć. 13 mil od ciebie, na 320 na 20. Zawiniemy na prostą, to podlecimy, tak będziemy się w granicach, no gdzieś tam nad brzegiem. Kopie, jak te 6 mają zasięg. Uważaj, trzeci kontakt jest jeszcze wchodny. Ja myślę, że przede wszystkim z wysokości przy brzegu zajmijmy troszeczkę. Przy samej Kopy. Ziemi gdzieś tam się kręćmy wtedy, nie? I dopytujmy Magic, nie? No tak. Na razie jest to numer, myślę, że trójką, bo to nie będzie problem. Fox do 30 metrów. Magic for one, two? For one, go for Magic. For one, two, mission accomplished, RTV. Copy, RTV. Orzeł, zasięg tego SA6 jest na linii brzegowej, tam przy zatoce, tak naprawdę. Jak nie wejdziemy na linię brzegową na kursie, to powinniśmy być za zasięgiem. RTV, dobra. Możesz się przenieść na twojego kapa. RTV, copy, Wilko. Martin Bandit, Springfield 1-1. Springfield 1, wszystkie trzy są w Coldzie, 020, 11 mil. Ok, request vector to tanker. Standby. Tanker 050, 80 mil. Copy. Czy on jest operacyjny? Wygląda, że tak. Na początku ktoś mówił, że nie ma z nim kontaktu, ale później ktoś meldował, że na 251 skontaktował się z nim. Spróbuj 251. Dobra, pomału do dołu. 251. Cold 2 Magic. Też? Możesz kontynuować Cold 1. Tak, oryginalnie, nie? Słyszałem dźwięki, tylko na razie Joy tak nie ma dla mnie celów. Odezwa się. Magic, obserwuj, jak będziemy tam się zbliżali do przodu, żebyśmy tam nie naruszyli tego zasięgu. W momencie nie mamy odczytów SA6 z rejonu wyspy Siri. Zadanie jest zapewne wykonane. Jak wygląda sytuacja w rejonie wyspy Tumbo?
W tamtym rejonie widzę czysto, teoretycznie, no, ale jest aktywne SA. Na Tunb mam podane, że jest SA-8. Copy. W takim razie idziemy w kierunku pointu 3 w Tunb. Springfield 1, powtarzam, na tankera masz 040, wszystkie trzy cele są w koldzie. Enfield 1, Magic. Enfield 1? Enfield 1, Bandits bra 005, 120 mil na 35 tysiącach, Forship Hot. Enfield 1, copy. Enfield 2, Magic. Enfield 2, zgłaszam. Enfield 2, Bandits, bra 020, 115 mil na 25 tysiącach, hot 3 ship. Copy, nie widzimy nic na SA ani na radarach, więc dzięki za informację. Magic Dodge 1, checking in after taking off from Tarawa. Dodge 1, radar contact continuous fragged. Bor 1, Magic. Magic Bor 1. Słuchaj, sytuacja wygląda w ten sposób, że nad twoim celem nadal są trzy wrogie samoloty, nie mamy tam kapa. Samoloty wyglądają, jakby wracały na Syrii. Na Syrii nie ma już SA, ale nie masz ochrony powietrznej. Twoja decyzja, czy kontynuujesz, czy wracasz do domu. Na jakiej wysokości są te samoloty? W tej chwili 15 tysięcy. Kopie pozostaniemy w gotowości jakieś 60 mil od Syrii. No przejął, one w tej chwili są 60 mil od ciebie i lecą na północ. Magic Springfield 1-1, Vector to nearest Texaco. Springfield 1-1, 030, 50 miles. Jest jeden Texaco KC-135, tak? Texaco 1. Affirm. Magic Gold 1, to ship Hornet, Strike Mission, check-in. Gold 1, radar contact, continuous fact. Słyszałeś, Cold One dopiero zaczyna, oni nam załatwiają TSA. Tu ship Harrier after take off from Harrowa. Nam miał załatwiać Cold 2. Gersh tu radar contact continuous fracked. Okej, dobra, pomyliło mi się. Force 2 Magic. Force 2. Tak. Rozumiem, że lecicie teraz na Tunb. Potwierdzam, ale jeszcze zrobimy overhead, sprawdzimy rejon Ciri, czy wszystko czyste. O, właśnie chciałem cię o to prosić. Ford 2, do Siri wtedy, w tej chwili się zbliżają te trzy migi. One są 40 mil przed tobą i są wolniejsze od ciebie, więc nie spiesz się. Copy. Enfield 1, Magic. Enfield 1, engaging target 12. Copy, pamiętaj, to jest Forship. Enfield 1, potwierdź Forship. Tak, Farship. Kapi, uprzeciwiłeś nas, bo nas na datalinku pokazuje 8 samolotów. Dziękuję. Enfield 2, Magic. Enfield 2, Magic. Enfield 2, zgłaszam. Cały czas masz trzech bandytów na 025, 80 mil, 31 tysięcy i powoli lecą w twoim kierunku. Magic 4-2, podaj jeszcze, na jakiej wysokości są bandyci przed nami?
samej ziemi, one schodzą do lądowania, będą lądowały na Sirii. Zniknął chyba Texaco, to jest jedyny KC-135, nie będę mógł tankować. Dante, ten Colt 1 to tobie oczyszcza, jeszcze mam na radarze, jego eskorta również leci. On jest w tej chwili w Coldzie do ciebie. Też mam ich na radarze, okay, ale nie mam menu radiowego do niego. Sprawdzałeś na 251? Tak, jestem na 251. Potwierdzam, Texaco nie jest operacyjny, zniknął z menu. Nie zatankujemy z niego. No to jest jedyny dla armijnych samolotów, w takim razie Springfield, jeżeli nie masz paliwa, to RTB. Boomerang, Springfield 1-1. Magic Chevy 1. Chevy go ahead. Mogę prosić o status naszej strefy lądowania? Chevy 1 standby. Colt 2 Magic. Colt 2 defending. Colt 2 Green Vector 200. Chevy 1 anchored current position. Jesteśmy 90. Chevy 1. 200 Colt 2. Chevy 1 sugeruje Green Vector 250. Magic Enfield 1, potwierdź ile statków powietrznych wroga w tym momencie powietrza obok nas? Może słyszałeś? Enfield 1 na swojej szóstej masz 4, na swojej siódmej masz 2 ścigające Colta 2. Magic Enfield 1. Colt 2 na swojej szóstej masz ciągle 2 myśliwce, 15 minut siebie. Przyjąłem, w takim razie RTB, JTAC nic mi nie oświetla, nie jest w stanie oświetlać, więc jestem sam, wracam do bazy. Przyjąłem, Chevy 1, Magic. Chevy 1, słucham. Green Vector 220 i raczej szykujcie się na kąpie, ale nad wami są dwa myśliwce i atakuje 6 samolotów wroga. Przyjąłem. Magic Ghost 1. Dobrze rozumiem, że sytuacja nad celem jest taka, że jest tam 6 samolotów. Do ziemi i na ten 250, tak? W tym momencie tak. Magic Enfield 1, potwierdź odległość samolotu na 6.6. No to panowie, chyba do ziemi na 30 metrów i lecimy, nie? Uciekamy z informacją. I do rejonu dolatuje 7. Na wysokość wody i spierdalamy, nie? Enfield 1 switching to Alminat. Magic to Enfield 2, mamy spajki F4 na 0.30. Idziemy Dante nisko nad wodę. Zgadza się, przed sobą mamy samolot wroga idący szeroko. Magic switching on in hot. Coach 1 Magic. Dodge 1 Magic. Dodge 1 Magic. Dodge 1? Może jest Dodge 1, Green Vector 220, 30 mil od ciebie są 3 myśliwce wroga. Enfield 1, 2 Fox 3. Bor 1 Magic. Magic Bor 1. Wrogie samoloty wylądowały na Sirii, w tej chwili jest czysto w powietrzu. Bor 1, kontynuujemy emisję. Magic 4-2, nie obserwujemy żadnych emisji z rejonu Sirii. Copy. Magic Colt 2? Colt 2, go ahead. Jak sytuacja na mojej szóstej? One ship 4 mile za tobą, szybszy od ciebie. Może. Magic Enfield 1, sytuacja obok nas, ile samolotów wroga zostało? Na północ od ciebie nadal 3 i na 0.71. Na 0.71 ile samolotów? Na 0.70 1 samolot i na twojej szóstej 3 samoloty. Enfield 1 copy. Ten na 0.70 poszedł w Colda, ten za tobą są w Hocie.
bezpośrednio z tej misji już nie wykonamy, choćbyśmy chcieli. Stand by. Kod 2, on zawrócił, że na 3000 idzie w kierunku wody. Ale poszedł w kolbę od ciebie. Przyjąłem. Enfield 2. Enfield 2, idę cold, mam to blisko, nie wiem czy był splash, ale uciekam. No w tej chwili obok ciebie masz blisko dwóch. Full to Magnum F8. Cold 2, samolot, na który zawracasz, 005, 11 mil na 6000. Cold 2, dzięki. Enfield 1, nadal masz 3 na 6, idą szeroko. Dodge 1, na twojej 6, 16 mil, coś się ściga. Mail na to wygląda MiG-19.
Ford 2 na twojej 6.12 mil. Obserwuj tam mapę, jak na 26 tysiącach idą 600 węzeł. Idziemy bardzo dobrze. Dokładnie z kursem. Green Vector? Na te pierwsze... Te. No. Green Vector 130. Góry i tam będzie dobrze. Pan przyjdzie. A Beskid, jesteś tam jeszcze? George 1, George 2 Magic. Magic Dodge 1? Dodge 1 i Dodge 2 RTB nad celem, są 3 samoloty wroga, straciliśmy kapa. Zdarzałem się i tak. Dodge 1 copy RTB. Dodge 2 Roger RTB. Ford 2 request back it up. Ford 2, 330, 10 mil, flanking left, zawracają. Słyszę samolot. Ja chyba też. Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Słyszeliśmy chyba to samo obydwoje, albo z jakiegoś radia. Wiesz, Dante, że mi zaliczyli tego śmiesznego, który ciebie załatwił? Możesz sobie namalować pod drzwiami sylwetkę. No, dobrze by było. Chevy, Magic. Magic, Chevy 2-1, nadawaj. Słuchaj, nad tobą pojawiły się myśliwce poderwane z bazy Springfield F-15, więc za tobą jest bezpiecznie, po prostu wracaj do domu. Dziękuję, przyjąłem, wracamy. Ford 2 bra 3-4-0-17 mil na 10 tysiącach. Potwierdzam. Ford 2 jeden, pomału sobie spieszę, obaj zawrócił na ciebie na hot. Wracamy do formacji, tak? Ja tutaj do Roba wracam. Tylko stabilizuj Robo. Ja bym tam im taki ufał, że jest bezpiecznie kuźwa. Tu miałem FIT 1-3 na dobę. Enfield 1-3 RTB. Dlatego my dalej przejąłem FIT 1-3 RTB. Zbieramy się obronę. Fortu, ja tak naprawdę gaszę jeszcze to antykolizyjne, żeby nie ciągnęło ich. Fortu, tu merged. Fortu, tu radar contact with your target lost. Troszkę nabiera wysokości i rozpędzę się. Ford 2, 330, 7 mil na 15 tysiącach, hot. Enfield 1-3. Uważaj na 1-2-0 od ciebie, 40 mil, na stycznym kursie idą 3 fantomy przeciwnika. Przejął, widzę ich na zapalinku. Ford 2-1, merged. Co to jest merged? Angażują chyba.
Strzelają, ktoś tam strzela.
już myślałem, że przerwa na rybkę będzie. To rybka lubi pływać. Magic, Ford out, checking out, switching to main hub. Copy for two, good day. Cold 7 Magic. No słuchaj, o dziwo w 15 sobie poradziły. Rejon celu na ten moment jest czysty, ale bez kapa. Dobra, spróbujemy raz podejść. Przyjął. Ci tylko, że musiałaby lecieć chyba tyłem. Bo raczej... No, raczej byśmy w dupę dostali. A pamiętacie, jak była taka misja, co nas pojechali w Miłsemkach, jak Bartek wracał? Ile on rakiet przeżył? W Miłsemkom jak wracał, nie mogli go trafić. No. Naparzali do niego ze wszystkiego, tylko to chyba bardziej opelotka był. Na Tagwie nie uwierzyłbyś, ile on rakiet przetrwał. Wystrzelony, to do niego wszystko poszło, nie? Jakoś go nie trafiało. Aha, tak, ale on omijał, jego nie dosięgały. Był, wiesz, wystrzelony w jego kierunku, leciało, a jakoś go tam nie trafiło, nie? Może jedna go trafiła, ale on bardziej unikał niż dostawał, nie? W każdym razie fajnie to wyglądało, nie? Jest się czym chwalić na YouTubie. Dobra. Dante, zwolnij trochę, bo cię prawie tracę z oczu. Przyjąłem, zwolnij.
Pacific z twojego lotniska startują samoloty. Foxtrot. Poprawcie mnie, ale oni chyba za wcześnie skręcili, nie? W lewo. Idziemy w następną zatokę. Borwan, słyszysz? Borwan, standby. Borwan, z twojego lotniska startują samoloty. Zdejmij je, póki są na pasie. Obserwuję, że wy tam nad ląd wchodzicie, my zostajemy tutaj wzdłuż wody sobie wejdziemy. Proszę bardzo, jak se babcia życzy. To już potem korespondencja indywidualnie z Magiciem o przejściu na łączność z KESAP. Przyjąłem indywidualnie. KESAP to 250 było, nie? Stara, kiedy to mi lata jak cegła dzisiaj, kuźwa. No nie wiem, jestem cały czas na czerwonej kresce i nie mogę więcej niż 90-95 wyciągnąć. A pół paliwa szlak trafił. Tutaj schodzimy, panowie? Pamiętam tej mapy. Potwierdzam, tutaj w lewo.
Jestem bliziutko za tobą, Dante. Okej, ale już nie rozpędzam. Tutaj jeszcze obejdę te górki też szykaną taką po wodzie i nie wspinał się. Okej. Co, Viper dostał po łbie dzisiaj? Zastrzelili go? Nie wiem, nie śledziłem wiadomości. Zobaczymy na odprawie. No, tak też mi się właśnie wydawało. Nie jest tak jak na Batumi, że jakby start do wody i lądowanie od wody? KSAB wieża Chevy 2.1, grupa czterech śmigłowców Mi-17,
krótka, prosta. Wylądowanie na pasie 1-9. Kesap wieża, Chevy 1, 3 śmigłowce UH, podejście do pasa 1-9 w kierunku 0-3. Wieża Chevy 1, 3 śmigłowce UH, na prostej do pasa 1-9, krótka prosta. Zawsze mnie to zastanawiało, określenie, co to znaczy krótka prosta albo długa prosta. Gdzie jest różnica i jakie są odległości odpowiednie? Długa jest odpowiednio dłuższa od krótkiej. Resetuję trym, zwalniam i wypraszam wypadkowi. Krótka, prosta, ale nikt nie był w stanie określić, jaka to jest. Grupa Chevy 2 zwalnia pas. Będę się kłócił. Może widzę na jakąś fotkę dla Wesperowskiego konkursu.
widzicie w ogóle te orły? Tak, oni już są na EPROM-ie. A, tam są, za drzewami. Okej. Zjeżdżam pierwszym zjazdem. Zajmuję tutaj te heipady. Skrajny ten. Tamte na ziemi. Tamte na ziemi. To gasimy i wychodzimy, nie? Szef jeden na miejscach postoju. Gasimy i wychodzimy. Dziękujemy. Kuźba, po przezbrojeniu dał mi jeszcze M60 z tyłu. Dobrze, że nie była potrzebna, bym się dopiero zdziwił.